dobry, witamy bardzo serdecznie. Przed nami kolejna część, a gościmy u doktora Tadeusza Koca. Dzień dobry, witam panie doktorze. Jesteśmy w klinice Arnett Animal Hospital w Wheeling przy 1924 South Wolf Road. Telefony dzwonią, co słychać? No bo nasi milusińscy mają zawsze kłopoty. Dość powiedzieć, że przed chwilą właśnie pojawił się w klinice pan, który ma kłopot ze swoim zwierzakiem. Panie doktorze, dzisiaj pomyślałem sobie, że dobrym tematem byłyby szczepienia. Ze szczepieniami u zwierząt jest tak jak u ludzi? Obowiązkowe i nieobowiązkowe? Obowiązkowe szczepienie u zwierząt jest tylko przeciwko wściekliźnie. Pozostałe inne wszystkie szczepienia są opcją. Niemniej jednak polega to na tym, że wścieklizna jest absolutnie śmiertelną chorobą, jeżeli rozwiną się już objawy, i w związku z tym dla nas, bezpieczeństwa ludzi, staramy się ograniczyć możliwość roznoszenia tego wirusa poprzez szczepienie wszystkich zwierząt domowych, które mogą mieć potencjał kontaktu ze zwierzętami dzikimi. Dlatego to jest tak bardzo ważne w związku z tą absolutnie stuprocentową śmiertelnością wścieklizny. Więc to jest jak gdyby jedna choroba i cała grupa w jednym, a pozostałe szczepienia to są te, które naprawdę potrzebują nasze zwierzęta. No właśnie z Polski pamiętam, że na nosówkę oczywiście szczepiono, tak. Obowiązkowo. Tu nie jest to obowiązkowe, niemniej jednak jest to bardzo mocno rekomendowane. Są ludzie, którzy są przeciwnikami jakichkolwiek szczepień, ale mamy teraz przypadki, że tu nawet w Stanach, wśród dzieci, mamy około 500 przypadków wybuchu measles, bo po prostu zaniedbują ludzie szczepienia i wychodzą później takie sytuacje, jak wychodzą, i też jest to choroba bardzo zakaźna. Jeżeli chodzi o nosówkę, jest to również bardzo zakaźna choroba. I teraz dzięki już na pewno lepszej medycynie weterynaryjnej można ocalić takie zwierzę, które zachoruje, ale zniszczenia czasami są takie, że później musimy się borykać całe życie z problemami związanymi z tą chorobą. Dlatego zawsze szczepienie będzie wskazane i musimy po prostu wiedzieć, w jakim rejonie żyjemy, jakie choroby nam grożą i przeciwko jakim chorobom powinniśmy szczepić. Przyjmowało się, że tutaj w Illinois borelioza nie jest dużym problemem, że w Wisconsin jest dużo większym. Okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie. Mamy dużo więcej zarejestrowanych przypadków boreliozy w Illinois, dużo więcej niż w Wisconsin. Więc też jest to choroba, którą naprawdę bardzo, bardzo polecam, żeby szczepić przeciwko. Rozwinę troszeczkę temat i odskoczę od szczepień, choć cały czas będę trzymać się wizyty w klinice w Arnett Animal Hospital, gdzie jesteśmy. Pozdrawiamy oczywiście i zapraszamy. Panie doktorze, jak to jest z profilaktyką? Czy profilaktyka polega na tym, że powinniśmy pojawiać się w klinice z naszym psem lub kotem, żeby wykonać tylko i wyłącznie takie rutynowe badania? Nie wiem, czy to polega na osłuchaniu zwierzęcia, popukaniu, sprawdzeniu uszu, zębów, czy mimo wszystko tutaj zaleca się również pobranie krwi, podłączenie do jakiejś bardziej skomplikowanej aparatury? Jeżeli chodzi o zwierzęta, mamy takich kilka kategorii wiekowych i przyjmujemy, że do 5 lat zwierzęta młode raczej powinny być w porządku. Niemniej jednak przed każdym szczepieniem badamy dokładnie, jak to zwierzę wygląda, bo niestety mamy odchylenia od każdej normy i tak samo tutaj musimy mieć pewność, że zwierzę jest zdrowe, żeby otrzymać szczepienia. Powyżej 5 lat proponujemy zawsze, żeby przeprowadzić jakieś podstawowe badania, żeby sprawdzić, jak działają narządy wewnętrzne, ponieważ to, co my widzimy z zewnątrz, to jest mała część tego, co w środku się znajduje. Dlatego badanie krwi dla takich zwierząt raz do roku byłoby pomocne. Również ważnym elementem jest badanie kału w kierunku pasożytów jelitowych, bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że większość tych pasożytów przenosi się na nas, ludzi. Zwierzęta mają inny status teraz. One są członkami rodziny,
One mieszkają z nami, śpią z nami, jedzą z nami. Znaczy ja doprecyzuję. Zwierzęta tak naprawdę są głowami rodziny i zwierzęta decydują o tym, gdzie my możemy siedzieć albo leżeć. Musimy sobie zdawać sprawę, że z przyjemnościami istnieją pewne też niebezpieczeństwa związane z obecnością zwierząt. Dlatego musimy mieć pewność, że nic nam też nie grozi. I dlatego przynajmniej raz w roku badanie kału byłoby również bardzo rekomendowane. Podejrzewam, że pan doktor, patrząc na kondycję i stan zwierzęcia, jest w stanie powiedzieć dużo o człowieku, który przyszedł akurat z tym zwierzakiem. Według pana dbamy o zwierzęta? Dbamy o zwierzęta i to cieszy właśnie, że widzę, że dbamy, tylko czasami dbamy za dużo, bo nam się wydaje, że robiąc pewne rzeczy z miłości do tego zwierzęta, no przesadzamy trochę. Ale co pan ma na myśli? Szczególnie buty, kurtki, szaliki, czapki? Że my tak kochamy te zwierzęta, że się dzielimy z nimi wszystkim, nawet swoim jedzeniem i to wygląda na wadze, szczególnie widać rok w rok, prawda, jak następuje ten postęp w górę, a niestety nie jest to zdrowe, no bo każda nadwaga wiąże się z zagrożeniami i musimy sobie zdawać sprawę, że my jesteśmy tymi osobami, które podejmują decyzje, jeżeli chodzi o odżywianie tych zwierząt. Zwierzęta same nie potrafią sobie pomóc, więc my im musimy przede wszystkim pomagać. I tu muszę pana doktora przystopować, bo pan doktor to by w jednym odcinku opowiedział wszystko, a my na temat żywienia i karmy będziemy rozmawiać w kolejnej części naszego spotkania. Warnet Animal Hospital w Wheeling przy 1924 South Wolf Road. Doktor Tadeusz Koc nas gościł. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy oczywiście i do naszego radia Ameryka po polsku na 1490 i na nasz fanpage facebookowy Ameryka po polsku i na stronę internetową amerykapopolsku.com. Pięknie dziękujemy, pozdrawiamy, do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia.